za to cię urodziła. Refluks. Chcesz refluks, tak? Uważajcie kłótnie. Tatuś tam pojedzie, to takiego refluksa nie widziel? Ilość posiłków. A ile można? Od 2 do 5. No to Zosiu głupio pytać. 5, co? Proszę temu ojcu jedzenia żałujesz? Za twoje tam będę jadł, za twoje? Nie żałuję, ale przy refluksie może nie przejść. Przy refluksie to tylko śmignie, w fizywie. Maksim. Jest 5. Dieta. A po co? Gruby jest? Co tata chce jeść? Wszystko. Tata jest wszystkiego. To się nie na jedno. Ale lekarz mówił o konkretach? Mówił? Proszę, wpisz mu konkrety. Dużo, smacznie, zdrowo. Tak. Dużo, smacznie i zdrowo. To tata będzie musiał chodzić w 3 różne miejsca. No, no, jak będzie trzeba, będę chodził. Ja mam do roboty. Będę chodził i żal. Tyle w zysku, co w pysku. Rodzaj pokoju. Jak najdalej od recepcji. Rano ta ruda małpa pielęgniarka. Dupę nie zawracała. No, chodźmy bardziej o to, czy jedynka, dwójka, może... Dobra, jedynka. Nie jedynka, no co, co jedynka? Dwójka. Idzie ku lepszemu, tatuś nie będzie samotny. Tak. Dwójka z dużym podwójnym mózgiem. Żeby nie 2 pojedyncze, jak ostatnio. To rozjeżdża w czasie akcji, się ze szpary nie mogę wykarać. Rozjeżdża, to będzie się z kimś cisnął w jednym mózgu. A ja. Tata będzie się z kimś cisnął w jednym mózgu. Najpierw tata będzie kogoś cisnął. Potem ktoś będzie cisnął tatę. Jeden wielki ścisk. Godzina szczytu, jeśli wiesz. Pokój z łazienką? Z łazienką, z łazienką. Najlepiej, żeby wanna była taka z tych większych. Tak, żeby ze 4 dorosłe osoby. Są tylko prysznice. To może być nawet bardziej. Tato, jak bez łazienki od czasu do czasu mógłby się tata opłukać? Ja się będę na basenie opłukiwał. Codziennie o 7 mam basen, tam się opłukam. Ile razy dziennie się będę płukał? Coś tam, płukać jadę? Basen, jeszcze kąpielówki. Po co? Na basen. No pytam, po co? Kąpielówki. Na basen? Prezent ode mnie, łososiowe delfinki. Nie, no tylko nie te pedalskie. Jakie pedalskie? Ludzie, no a łososiowe delfinki. To jest modny trendy kolor. Pedalskie. Nie mówi się pedalskie. One są pedalskie i cisną. Kąpielówki muszą być przyległe. One nie są przyległe, one cisną. Zatem pod wodą tak cisnęły, że mnie oblanki zerwały. Tak was życie muszę. Po pedalskie cisną i jeszcze z nich sznurek wylata. One nie mają sznurka. Mają nogawką sznurek wylata. I na basen te zwykłe białe różne gazy. Jak sama nazwa wskazuje, białe różne są do chodzenia. A co ja tam pływał będę? Idę na basen, żeby się opłukać. Chodzę, pochodzę, popłukam i wychodzę. Cały czas chodzę. Nie pływam, tylko chodzę. Białem już tego. Tata będzie wyglądał jak stary guter z sieciami. Stary guter, ale torpeda jeszcze się nie poszła. Zabiegi, jakie tata chce. Chłosta. Co? Znaczy, chcę bicze, przepraszam. Bicia wodne. No jakie? Z rzemienia z kolczami? Ja wiem.
Tata ostatnio tego El Greya pije? Gdzie pan? Inhalacje są. To ale co? Ja nie wiem, co tam mają. Piwa tutaj. Mięta, sosna, jod. Tak myślałem, tego gówna wychodzi. Wykreślaj, wykreślaj, bo zamiast inhalacji pisz mi masaż. Dobrze, masaż. Jaki? Całością. I podkreśl słowo całościowy. Ostatnio w tych odcinku też. O, o! Miał być całościowy, a pewne partie były ewidentnie popijane. Potraktowane po macoszemu. Tato, zapiszę ci borowinę przynajmniej. To jest to błoto? Lecznicze na plecy. Nie chcę tego. To jest bardzo dobre. Ale to błoto wszędzie na włazi. No ciężko to na basenie opłukać. Sługa się ciągnie, ratownik, grzemordy, apela. A gaci z błota? Ręce sobie w umywalce do kości zjedziesz, a to może wystarczy zabrać więcej czystych par gaci. Ja będę woził gaci, na drugi koniec wozi. Trzy pary mi wystarczą. Jedne noszę, jedne biorę, jedne schowę. Przypominaj, że tata ma 3 tygodnie tam jedzie. Gdzie? Do sanatorium. Gdzie? 20. W kuchni, na lodówce, wołami zapisane. A który dzisiaj? 19. Jutro. Jutro tata jedzie do Rymanowa. Do sanatorium. Do sanatorium. Ojciec. Ojciec jedzie. Fut. Walizkę z pawlacza mi zdejmij. Popakować cię. Zapiszę, bo zapomnę. Zapisz, zapisz. Walizka z pawlacza. I kaszkiet czerwony ciepły w kratę ten na uszy. Bez kaszkieta znowu jedzie. Na chłodno jest, grudno, szczurno napadało. Nie wyjdę bez kaszkieta. Kaszkiet czerwony ciepły w kratę na uszy. Ja go gdzieś widziałem. Nie wiem, szukaj. Szukaj. Może gdzieś w przedpokoju, koło lustra. Tam go tata widuje. Dobra, proszę. O, już ma tata 3 kaszkiety. No, i to tak jak kula opasuje, 3 pary gaci. Jedne białe luźne do chodzenia na wodę, jedne jakieś takie znajdźki. Najstarsze, najgorsze, to będę miał do błota. No to będą te same. Trudno, to jakoś szukam lewo-prawo. No i trzecie, najważniejsze trzecie, te takie elegantsze te, co mam wyjściowe. Czarne siateczko z przodu. O, ja będę miał na fajfy. Tata będzie chodził na fajfy. Tak, co, ruszyć go. No to buty do lanczenia. Buty zamszowe. Gdzie zamszowe? No, co? O 5 rano po rosie wraca, to na tym zamszu jedna wielka borowina. Fidlarna szyszka? Możemy. Dobra. Garnitur. Garnitur na fajfy. Na fajfy. To i koszula. Koszula na fajfy. Dezodorant jak garnitur. Na fajfy. Znajdzie się na fajfy. I kalesony. Na fajfy? Na zumbę. Tata będzie chodzić na zumbę? Na zumbę to tata będzie truchtał. Nie może tatuś z patyczkami dla zdrowia po parku pochodzić? Będę chodził, jak starsi ludzie, z patyczkami po parku. Tam się czasami jeden z drugim weźmie te kijki gdzieś idzie. Gdzie to idzie? Po co to leci? Do pijalni. Piwa? Wody! Wody. Ależ atrakcja. Chodził, patrzył, jak ludzie z banuszku wodę piją. Chcę popatrzeć na dzbanuszki. Idę na zumbę. Ty nawet nie masz pojęcia, jakie na tą zumbę fajne dziewuchy przychodzą. Dresy jakieś? Co ci, normalne dziewczyny, studenci. Dresowe, zamiastowe. Remanów strój i okolica. Sportowy strój. No mówię, i okolica. Sportowy strój. Dresy jakieś ojcu zapakować? A sportowy strój. Czyli dresy ojcu zapakować. Jakie? Jakieś. Ja. Mogą być te z lajkrą. Czy? Z lajkrą! Jakby było miejsce w walizce. Lajkrą! Lekarstwo. Co lekarstwo? Lekarstwo. Co lekarstwo? Pytam lekarstwo. Ty mówisz lekarstwa! A po cholerę mi lekarstwa. Co ja chory jestem? Zabrać lekarstwo! To na miejscu komuś zapiorę. No wszystko, koniec. Wszystko? Tak. To walizkę z pan kasa zdejmij. Popatrz.
jakby zostało miejsca w walizce lajkrydowi. Na podatku. A na koniec do bożnej kieszonki wsadzisz skierowanie, kartę meldunkową i pieniądze. Pieniądze. Ile? Ile masz? Jak mam? Przepraszam, mam tacie dawać jakieś pieniądze do sanatorium? Ja ci całe życie na kolonie dawałem. Proszę Państwa, teraz dla Państwa naprawdę nie lada gratka, proszę zapamiętać. Zadowolony wyraz twarzy pana Waldemara. Jest naprawdę sytuacja niesamowita do zapamiętania. No co ci chodzi? No co ci chodzi? No.